po lewej stronie mapy, a więc bliżej bombsite'u A, ale już widzę, że dochodzi do skrócenia i Exus i Tao wiedzą, że nie mogą tak stać przez całą rundę, bo jeżeli będzie wejście na bombsite B, to faktycznie później trudno to będzie wszystko odbijać. Więc może teraz QB wcelowany, ale trochę za wysoko. Tao też zdążył przykucnąć. I proszę, teraz kolejna szansa. Cory po drugiej stronie, ale Exus wspiera kolegę. I mamy przewagę 5-3 po stronie Illuminar. Więc kolejna runda, która dobrze się rozpoczyna. Skrank niczego się nie spodziewa. No nie, no nie można przychodzić z nożem na strzelaninę. I 25 sekund dla Fuzziego, dla snajpera Sangal, który nie ma prawa tej rundy uratować. Nie ma czasu, bomba za daleko, także będzie 4-0. Już gotowy, no żeby to wszystko domykać się z kolegami. Namierzony Ritz, no tylko że ten jeszcze trzyma smoka, naprawdę. Tutaj wszystko będzie musiało być na tip-topy po stronie atakującej, ale Skrank też sprytnie, bo od środka teraz QB łapie Exusa, chociaż pozycja Morelza niesprawdzona. Morels. I to może być zwycięstwo na czasy. Morels, ojojoj, jeszcze zabrakło fraga, ale pytanie, czy nie zabraknie czasu, bo ta bomba jest podkładana i zdążył z tym wszystkim zawodnik Sangal. Jaka szkoda, że nie wytrzyma Morels. Fantazji, wtedy mieliśmy 5 rund w ataku jeszcze przed dogrywką, na overpassie w OG też 5-0, a później 16 porażek z rzędu, więc no wszyscy, którzy oglądali spotkania Illuminar, wiedzą, jaki to może być problem. Teraz jest jednak problem z defensywą. Dwa szybkie fragi, bliżej bombsite'u B, no co tam się wydarzyło? Ajajaj, no niestety, ale znowu tarapaty, znowu problemy i Illuminar, które właściwie znowu będzie musiało oddać rundę. No to jest kwestia zachowania broni, bo o odbijaniu w tym momencie Illuminar może tylko pomarzyć. Już ma teraz bardzo dobrą zaliczkę, ale naprawdę dzisiaj chciałbym być zaskoczony tą grą Illuminar w ataku. Oczywiście liczę na to, że defensywa jeszcze tutaj trochę popracuje. Teraz dobry początek, bo mamy wyjście na środek i mamy entry fraga o stronie polskiej, chociaż Tao oddaje życie, Skrank robi to po raz kolejny, jeszcze Fuzzi trafia pod B, no ale na szczęście Maskiet i Morels wyrównują, a nawet teraz Morels daje przewagę 2-1. No trzeba w końcu przebić tą pas przegranych rund, niestety, ale 7 punktów z rzędu dla zawodników drużyny Sangal to nie jest dobry wynik, a widzimy QB zostaje sam, no i nareszcie Illuminar po takiej długiej serii. W połowie, że liczę na to, że dzisiaj Illuminar mnie zaskoczy tym atakiem, żebyśmy jednak mogli tę pierwszą mapę oglądać do samego końca z ogromnym zaciekawieniem. Oj, zdecydowanie. Teraz pistoletówka i widzimy zawodnicy Terro wchodzą bezpośrednio na bombsite. No tutaj już zaplantowana paczka, więc Illuminar w dobrej pozycji. No teraz kwestia tylko utrzymania tego wszystkiego i wyeliminowania Soulfly'a, który no zdecydowanie robi za dużo. Soulfly QB, eliminacje bardzo dobre, które dają przewagę, no ogromną dla zawodników drużyny Sangal. W tym momencie Tao jeszcze będzie to próbował bronić. Świetnie zawodnicy Illuminar, ale problemy. Problemy, jeszcze raz problemy. Exus w tym momencie jako ostatni zawodnik nie da rady. A było tak dobrze, to wyglądało... wyżej, będzie przewaga jednej mapy, to będzie mecz BO5, Paloma kontra Sangal, więc no, to taka ciekawostka, że jednak Paloma potrafiła pokonać tę ekipę. Zobaczymy jednak, czy Illuminar grający na lanie sobie z tym poradzi, no bo teraz przewaga co prawda po stronie Sangal, 2-3, ale no niestety, Tao też obrywa i zostaje tylko Maskiet. Ten jednak z bombą na plecach, Soulfly bardzo blisko. Czy on w ogóle spodziewa się, że Polak może stać po prawej stronie? No nie ma bata. Soulfly wcelowany w bramę, także Maskiet wykorzystuje szansę i proszę, teraz będzie nawet jeszcze podłożona bomba. Może to jest ta runda, może właśnie to jest ta sytuacja, która odblokuje Maskera, która odblokuje cały Illuminar. Kolejny dorzucony smoke, ale właśnie, trzeba pilnować pleców, bo od tej strony też ktoś może podejść. Na razie jednak Maskiet celowany, ale też defensywnie, bardzo defensywnie. Trochę odpuścił BS, o tyle, że ani Cory, ani QB nie posiadają defa. Nie ma tutaj również żadnego smoka, a czasu naprawdę robi się bardzo mało. Teraz jeszcze Maskiet dorzuca kolejne granaty. Tam jakieś spalenie pozycji. No i proszę, Maskiet, jak on jest blisko, właściwie to już jest wygrana runda. Maskiet bohaterem Illuminar. Fali. Zobaczmy, bo z Makiem 10 Ritzy przyspiesza, ale tutaj Cory przygotowany, Maskiet jednak szybko odpowiada. Sam jednak poobijany, i on i Morels, mamy wyrównanie, 4-4 i na bombsite A w tym momencie pozostaje tylko QB. No ale za chwilę będzie miał wsparcie, już przychodzi Skrank, na środku też Fuzzi przejmie pozycję i Illuminar. Dobrze by było, gdyby trochę to rozciągnęli, bo w tym momencie są bardzo czytelni dla rywala. Widzę, że Soulfly też wchodzi na plecy,
Polacy są domykani, to nie będzie łatwe, chociaż Morels zaskakuje pozycją. Także otwiera się jakaś taka furtka do tego wejścia na bombsite. A, ale jednak Fuzi wiedział, że szybko trzeba się pozbyć Polaka. Teraz jeszcze Tao rewanżuje się na Cubim. I znowu równo, znowu nie ma faworyta, jeśli chodzi o tę rundę. Mamy czas, minuta na zegarze i warto będzie to wykorzystać. Niech się Sangal zastanawia, co może robić ostatni polski duet. Tak, tylko jedna osoba pod bombsite'em, a wyeliminowanie tego gracza będzie bardzo ważne, bo proszę, zostaje tylko Soulfly w tym momencie, który będzie próbował podchodzić od mida, od oktagonu, no a Exus prawie że przy bombsite'cie, tylko że czekamy jeszcze na Tao, który długą drogę ma do przejścia, żeby tę pakę podłożyć. Soulfly zdąży przerotować i będzie próbował teraz wyłapać kontakt. 1-1, Soulfly kontra Exus, kto to wygra? Soulfly i jeszcze musi pokonać Tao, zawodnik drużyny CT, ale się nie uda. Tao świetnie wyłapał tę okazję. Ale one się jeszcze mogą pojawić. To jest jednak Sangal, które też cierpiało ekonomicznie. Teraz już są N4, jest snajperka, Kory, który daje jednego fraga. Sam jednak mocno przy tym ucierpiał. Morels być może będzie mógł to wykorzystać, ale tutaj Morels bliziutko, no i faktycznie łatwy frag dla niego. W międzyczasie Tao łapie rywala bliżej bombsite'u B, Soulfly z rewanżem na Riccie i Tao z bombą na plecach, ale zobaczmy, Soulfly bardzo ryzykownie, za chwilę też Exus musi się zrewanżować, nie, ten nie zdąży. No i niestety, ale Soulfly prezentuje naprawdę niesamowitą formę strzelecką, teraz jeszcze wychyla się QB, no i to jest po rundzie, Fuzi trafia. Trzeba będzie odpowiednio, no nie wiem, czy może jakiś rush wykonać z tych PM-ów, chociażby na blisko, jak tutaj, Fuzi, dwie eliminacje. No niestety, ale to nie wyjdzie dla Tao i Morels, ale Ritz może jeszcze cokolwiek tu wskóra, chociażby widzimy Korego, który na daleko daje sobie radę. Exus wyeliminowany. 4-2 terrorystów, tylko dwóch. Masked od pleców. Może to być bardzo ważna pozycja, jednak czy przygotowani rywale Masked? No jeszcze rywal, bardzo mało HP, ale niestety Fuzi trafia. Kory również kończy. Oj, pierwsza mapa wpada na konto zawodników drużyny Sangal, więc no niestety... Sangal eSports po nieudanej mapie Ancient w wykonaniu Polaków przenosimy się na Dusta 2. Tutaj Illuminar rozpoczyna grę po stronie atakującej, no i ten atak na razie całkiem niezły. Wymiana na długiej, przejęcie tej pozycji, mamy 4-4, ale jednak Fuzi już woła kolegów. Teraz leci błyskowy, ale Illuminar widzimy, że daje sobie jeszcze trochę czasu. Leci błyskowy i leci też rotacja ze strony CT, jak wspominałeś. No w tym momencie już Soulfly prawie że był gotowy, tylko ten flash mocno pokrzyżował mu plany. Fuzi, oj kłopoty, ale mimo tego eliminacja wpadła. Masket z trafieniem od siebie, teraz Skrank zobaczmy na blisko. Masket, oj oj oj, tutaj się porobiło. Zawodnicy Illuminar świetnie przechodzą na bombsite, zostaje tylko QB od dołu, więc najważniejszy zawodnik w tym momencie do wyeliminowania, żeby runda się zakończyła. No i QB, proszę bardzo, zauważony, wyeliminowany. Scoutem, chociaż ten strzał przy bombsite B, on mógł się podobać. No i proszę, od razu Illuminar rusza. Teraz przejęcie długiej, dorzucony błyskowy. Exus też sam niewiele widzi, tutaj spore zamieszanie. Wychyla się jeszcze Kory, no i niestety Ritz oddaje swoje życie. Exus, kto wie, czy za chwilę też nie będzie skontrowany. Dokładnie tak, to jest przewaga Sangal. 5-2, no teraz jeszcze Tao odpowiada, ale dosyć późno. Tym bardziej, że Masket ginie na środku i to jest po rundzie. Tylko i pod któryś z bombsite'ów próbować podejść. No jeżeli pod site'em B padłaby eliminacja, wystarczyłoby tylko poradzić sobie z jeszcze jednym zawodnikiem. To by był dobry plan. Teraz jednak zobaczmy, Skrank przy drzwiach i próbuje pikować. No tutaj obwiany Ritz mocno, ale Kory świetnie przez Smoka. Tylko że Tao był na miejscu i coverował to wszystko. No szkoda, że Morels padł na ziemię. Jednak jeszcze wszystko w dłoniach zawodników Illuminar. Proszę bardzo. Dalej tendencja przewagi po stronie CT, jednak 2-2 w tej chwili. No i paka już podkładana, a zawodnicy drużyny Sangal muszą ten bombsite odbijać. Ale wiemy, że bardzo trudno odbija się bombsite B. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie, bo na razie akurat dorzucony granat, ale tutaj jeszcze nawet nie było tego wejścia od gracza od tunelu. Soulfly coraz bliżej, Fuzi również, no teraz akurat już z kałasznikowym, tam chyba jakieś wychylenie od okienka, Tao z rewanżem, jest blisko Tao, ten jednak dorzuca granat, a jest, jest, proszę bardzo, kolejny... No i mamy jednego zawodnika mniej w rundzie 9, niestety Illuminar w obecnej chwili osłabione, teraz jednak Exus próbuje trafić, jest eliminacja, no ale sam zostaje dosyć szybko zahamowany przez Skranka,
Kory teraz przygotowany pod midem, szansa na dwie eliminacje, ale czy wpadną faktycznie? No lekkie problemy. Wycofanie tego zawodnika Jogin na blisko, a zawodnicy Illuminar mają okazję, żeby spróbować podejść chociażby od shorta. Paka od longa, więc może być ciekawe wejście pod bombsite A. Wyjście Morelza, zobaczmy, jest eliminacja, AK-47 w ruchu. No i proszę teraz Morels, raz jeszcze, trafienie od siebie, 3-2. Kory, QB, tych zawodników trzeba będzie wyłapać. A może właśnie zaplantować paczkę i poczekać, aż będą chowali bronię. Może też jest taka opcja, może faktycznie pójdą na taką ewentualność zawodnicy drużyny Sangal. No jak na razie czekamy, paka tyka i QB od shorta próbuje podchodzić powoli. M4-1S no na daleko potrafi zrobić momentami naprawdę dużo dobrego, więc trzeba na tę broń uważać, zarówno od longa, jak i od shorta. Te karabiny możemy ujrzeć po stronie broniącej, a Kory podjeżdżający agresywniej, no tutaj już nie będzie miał kompletnie żadnych szans na ugranie tej rundy. Co za tym idzie, Illuminar Gaming sięgnie po punkty 5, agresywniej pod shortem, we trójkę, więc może jakieś wyciągnięcie Korego z bombsite'u na pewno mogłoby ten bombsite nam ułatwić. Zobaczmy, Soulfly na razie niestety, ale to zawodnicy broniący lepiej sobie radzą w tej rundzie, zarówno Soulfly, jak i Kory po trafieniu na swoje konto. Tao, Masket i Exus. To ci zawodnicy pozostali po stronie Illuminar. I jakie są szanse na ugranie tej rundy w tym momencie? No dwa kałachy i AWP. Jeżeli będzie to rozegrane w mądry sposób, to ten frag może wpaść aż Kory. Czy dojrzy naszego snajpera? Masket! No jednak Kory! Jednak udało się. Ta eliminacja wpadła. 5-2. Ta runda prawdopodobnie będzie za chwilę spisana na straty, no bo już w tym momencie Tao nie ma tego HP zbyt wiele. Ginie jego towarzysz, no i proszę. Jest i koniec, jest i Sangal. Zamkną się usta hejterów, gdy Illuminar będzie dominowało w defensywie. A wiadomo, że stać ich naprawdę na świetną defensywę, że oni też tutaj mogą być groźni. No na razie akurat to Fuzi łapie maskera. I Exus wydaje się, że zdaje sobie sprawę, że rywal jest na blisko. Fuzi teraz wyeliminowany. Exus, naprawdę bardzo ładne wejście. No ale jeszcze Kory, ten teraz walczy z dwoma przeciwnikami, to znaczy z jednym na długiej. W końcu jednak Exus pada, ale są ci, którzy wchodzili od galerii. I proszę, Illuminar przejmuje bombsite A. W tym momencie 3-2, ostatnia runda, więc oczywiście będzie tutaj odbijanie do samego końca. Lecą błyskowe, no ale teraz Morels i tak już wszystko widzi. Tao na szorcie, Iskrank już bez szansy, 6 HP, więc mamy też 6. zwycięstwo. Początek Illuminar w ataku wyglądał nieźle, ale później zaczęły się poważne problemy. Chociaż w 15 rundzie Illuminar jeszcze było w stanie wygrać, więc teraz no przydałby się ten dobry początek również w defensywie. Oj, ale tego dobrego początku w defensywie niestety nie mamy. No nie, no szkoda, no te dwie eliminacje. Oj. Morels, ja tu widziałem tego fraga, ja tu widziałem wyłapanie eliminacji, jednak jak się okazuje, no nie wyszło. Nie wyszło, Tao i Masket zostają we dwójkę, więc proszę, te trafienia są, Tao z trafieniem od siebie, 4-2 w tym momencie. 4 zawodników Terro, no i czyżby Tao tutaj coś próbował jeszcze wyciągnąć, jakaś głowa może? No może czekamy długo na te głowy, no niech to trafienie w końcu wpadnie dla Illuminar, no dobrze by było. Masket, proszę, łapie informację, już wie o rywalu na rampie, próbuje, jest trafienie, 3-2 już w tym momencie, ale rywal daleko, daleko w picie i to może być problem, to może być bardzo duży problem, no właśnie. Ostatnie minuty Illuminar Gaming na tym turnieju. No i oczywiście, no teraz granaty poleciały w stronę longa, QB świetnie, AK-47, no włada on tym karabinem, jak mało kto. Masket, całe szczęście, że jeszcze próbuje sytuację uratować, bo trafienie w jego wykonaniu, no tylko że Kory zaraz potem pojawił nam się na ekranie i doprowadzając do sytuacji 4-2, coraz bardziej zawodnicy drużyny Sangal chcą odwieść nas od tego, że Illuminar będzie mogło to ugrać. No cóż, no Exus i Tao, teraz cała nadzieja właśnie w was w rundzie 19, żeby złapać tę eliminację. No serio, serię tych fragów. Będzie ciężko zdecydowanie, brakuje Exusa. No i Tao jako ostatni zawodnik, nie da rady tego przejść. Zdecydowanie. Mi to przypomina rundę pistoletową, wtedy wychylenie dwóch zawodników Illuminar, tym razem jednak troszkę spokoju, leci błyskowy po drugiej stronie, Morels z jednym, Skrank jednak kasuje Ritza. No jeżeli się ktoś na taki pojedynek decyduje, trzeba wygrywać przebitkę, a tutaj niestety Ritzowi tego zabrakło. Co ciekawe, Skrank nadal ma pełen pasek zdrowia po tej sytuacji na midzie. Także mówię, plan jest, ale jednak z tym wykonaniem jest dużo, dużo gorzej. Illuminar, które, tak jak mówię, no gra po raz kolejny w ten sposób. Tak jak w pistoletówce, chcieli skrócić środek, tak i teraz było to wychylenie, ale to nie przynosi tego dobrego efektu.
4 na 3. Sangal. No oni marzą o tym, żeby to była ostatnia runda tego meczu. Natomiast w przypadku Polaków mamy podejście po czasie w okolice shorta. Tutaj pozbieranie kilku rzeczy. Co ciekawe, Fuzji tworzy zmyłkę na bombsajcie, a atak od długiej. Defensywnie Musket. On wie, że koledzy wchodzą na plecy, więc tego fraga trzeba będzie zgarnąć. No to się udaje. Spokojnie, spokojnie. I teraz to, co najważniejsze, właśnie na bombsajcie bez krank. Przez te płomienie chyba sam niewiele widział, ale jednak wymęczył Musketa. No i teraz odbijanie. Tao Exus, to jest ostatnia nadzieja. To jest nadzieja polskiej sceny Counter-Strike'a. Illuminar Gaming, które walczy o 7. zwycięstwo na Daście 2. Kory wcelowany, gdzieś przez to auto, ale to Tao radzi sobie z rywalem. I teraz wyrównanie, chociaż już nie ma tego agresywnego grania ze strony zawodników Terror. Wcelowany Skrank, jest czwarty frag od niego, teraz Skrank z Ace'em. No i to jest chyba podsumowanie tej mapy. Zawodnicy Sangal zwyciężają wynikiem 2-0 i to oni...